Witam, tu Alistejo nad Wyspą Elfów. Może oczyśćmy wybrzeże z wrogich jednostek. Tu musimy uważać na skrytobójców. Pułapki w całkiem fajnych miejscach. O. Szkoda, że tutaj się nie znajduje. Ale nie, tu akurat. To wtedy oni by obeszli. Czyli tak, tu pułapka by się jak najbardziej przydała. Teraz chciałbym osłabić to. To w tym miejscu można powiedzieć, że będzie miało sens użycie śnieżycy. Czyli tak. Nie, jeszcze to nie jest dobrze. Nie no, to sterowanie to jest jakieś takie masakryczne. Czemu nie mogę dobrze tego nakierować? O! Wydawało mi się, że powinienem tak bardziej tu, znaczy poprzednich potyczkach, a się okazało, że jednak bardziej tu. Tu warto będzie dobiec i bić. W przeciwników chodzi o to, żeby ich maksymalnie osłabić, zanim dojdzie tu do jakiegoś większego starcia. Może krok tu. I cóż, strzelamy. Tutaj jarlowie przesłonią, natomiast chyba jednak tu wciąż ich jest za dużo. A pułapki zatrzymają tych łobuzów. A w drugiej linii staną jarlowie. Tylko nie przy samych pułapkach, ale dokładnie w tym miejscu. Aha. Tutaj możemy przekazać dodatkowy ruch. I może tu pozycję zajmiecie. Czy tak, obrona. I przemieścicie się. I rzucamy. Nie wiem, naprawdę już wielu z nich nie zostało, nie? No i rzeczywiście jest całkiem fajnie. Dobrze. Osłabiajmy. Tu by można było skończyć to. Chyba, że oni będą rzucać. Dobrze, to osłabiamy tutaj. 10 szału. Może od razu osłabmy. Pułapki też zrobią swoje. A w razie czego jarlowy tu dobiegną i zadadzą obrażenia. To tym razem jednak wolałbym rozwiązać problem. Czy może jednak tu? A niech będzie, że tu. Świetnie. Pułapka. Tak, a tutaj to już skończymy. Tylko, że zanim to się stanie, rozwijmy troszeczkę acika. I kończymy. I tutaj też. Świetnie. Tu raczej już jest wszystko przeszukane, gdyż pamiętam, że ja przecież tutaj wyciągałem jednostki i dokonałem przeszukania terenu i tam nawet coś fajnego znalazłem. Runkę, zdaje się. Tu. Atakujmy. Chodzi mi o runkę. Muszę ją zdobyć. Oj, ale tu jest ważek. Nie, no dlaczego mi to zabraliście? Ej.
Teraz jak to najlepiej zrobić? Chyba bym musiał... Właśnie, zrobimy to w ten sposób. Zimowy taniec. Czy to ma sens? Nie, to ta. O, tak, to ma sens. I śnieżyca. No niestety tylko w ten sposób. Nie było możliwości, aby wszystkie cztery objąć. Teraz tak, na pewno tu i rzucamy tutaj. Oczywiście z rąką szczęścia. Jest szansa, żeby to wszystko wybić. A, zaraz, strzelcy. To jednak trzeba będzie to troszkę inaczej, znaczy przemyśleć to lepiej. Tak, tak. I tak. Musimy się uliczyć jednak z pewnymi stratami. Ubić to. Nie, no to może... Nie, to raczej tu. Tak. Tak. I bijemy. Jarlowie przesłonią podejście. Ale przedtem jeszcze przekażę dodatkowy ruch. W sumie można rękę szczęścia podać. Chociaż w sumie lepiej by było chyba przekazać albo komuś, kto rzuca. Nie, no to raczej tak zrobimy. Paladynów tutaj ustawię. Aha, zaraz, 13. Szał. Zawsze to jakieś obrażenia. Na pozycję, panowie. Najgorsza jest ta jednostka w tej chwili. Jest po prostu zbyt liczna. Czyli co? Zajmiemy się teraz nimi? Czy... Nie, bijemy tu. Tak, tak. W sumie... O nie, myślałem, że to już była tura. Był błąd. 10? Ach, ten błąd się mści. 1. Paladyni będą musieli się bardzo starać. Wycofam was. Tutaj. Pomyślmy. Magiczny pocisk. Sporo. Wiemy. I jeszcze śnieżyca. Tylko tak sprytnie. O właśnie. Możemy rzucać. Ale miejmy pewność. Okej. Okay. Teraz krok tutaj i... A nie, oni nie mogą w tej chwili zginąć, bo nie wskrzeszę. Dlatego... Runka. Czterech. Ale pamiętam, że chyba 10 zginęło. Mhm.
Uda się wszystkim. Tu jeszcze jeden jest, ale to już jest dla paladyna. No chyba, że... Nie no, tylko żeby... A, dobrze, oni są jako drudzy. Tak. Może poczekajcie. O, właśnie, właśnie. Uff, w ostatniej chwili udało się wszystkich wstrzesić, a tu... Nawet szałem możemy zabić. To jest potrzebne do Achika. Świetnie. Uf. Udało się. A już było tak niepewnie. Runka. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Jeszcze się tu pokręcimy.